Jako, że to odcinek o Jaguarze i to jeszcze rocznik 2013, czyli Anglia, wyspy i ta pogoda. Dla Jaguara to chyba klimat w sam raz. Tak jak mówiłem na wstępie, naszym dzisiejszym pacjentem na serwis olejowy i diagnostykę zawieszenia jest Jaguar XK z rocznika 2013. Tutaj z jednostką 5-litrową V8 o mocy 385 koni. No i co? Mamy tutaj 5-litrowy benzynowy piec o mocy 385 koni. Rocznik 2013, tutaj wersja XK Coupe, a były jeszcze kabriolety, to nie możemy tego zapominać. Kabriolety ciężko już widoczne i to taki rarytet, jeśli chodzi o ten model akurat. W tym egzemplarzu mamy na dzisiaj serwis olejowy, lejemy tutaj motula 5W20, bo taki ze specyfikacji jest z założenia od producenta i taki też jest lany do tej pory w tym piecu. Serwis olejowy. I zawieszenie przód podobno jest gdzieś luz na wahacze. Zobaczymy w ogóle jak dostępność później zamienników czy oryginałów do tego samochodu. Chyba klient z założenia będzie chciał oryginał. Mam nadzieję, że będzie dostępny. Zrobimy to auto szybko. A jak na razie możemy nacieszyć się my i nasze oczy tym pięknym kupejem jeszcze w wersji z wysp. Przed każdym porządnym serwisem należy na początek, przynajmniej u nas tak jest, umyć samochodzik. Z racji tego, że mamy już prawie lato, pyli ten pierdzielony rzepak. Puff. Autka są oklejone, jedziemy go umyć najpierw, potem zabieramy się za wjazd na podnośnik, serwis olejowy. Zobaczymy też Jaguara od spodu, bo mam też parę zapytań na naszym kanale na TikToku, na który w ogóle możecie wejść tutaj i zobaczyć sobie, co tam robimy. Parę ludzi zadaje mi pytanie na TikToku, ciekawe jak 2013 rocznik Jaguar wygląda od spodu, czy bierze go ruda, czy jest gdzieś już pognity, czy jest zardzewiały, zobaczymy, przekonamy się. Siedzi ci. Jeszcze 79 wypłat odłożonych do pudełka i kupię sobie takie drzwi. A teraz będziemy montować ten wydech w wersji sport. Ten wydech w wersji sport do Jaga. Na bolce? Ktoś tam po prostu nieumiejętnie to zrobił. Ktoś przed nami próbował serwisować albo robił coś w tym silniku i nie wiedział, że osłona silnika jest na bolce, próbował się siłować i mu pękła. Pęcła. No, także typowo łatwa robota, rozrząd do wymiany. 2,5 godziny robocze.
I co mamy? Te obydwa łączniki z obu stron. Zwalone gumy. Dobra. Na tych drążkach są zbieżność z tym regulowana, widzę. Jest też gumy rozwalane z jednej i z drugiej strony. Zwalona gumka. Są spożnie dole jakieś. No dobra, czyli reasumując, mamy co? Łączniki stabilizatora, drążki. Te drążki. Spożnie. Spożnie. Są tu leje, nie wiem, że one tam, czy się z wahacza wyjmiesz, to są wymienne razem z wahaczem. Stały, dobra, to tak. I to lewa, prawa strona wszystko, nie? Tak, obydwie strony. No dobra, i klocek końcowa. Połowa zużycia, tak? Końcówka nie, czy. Samochód z rocznika 2013 jest to już w sumie końcowy wypust tego modelu XK, a to już drugi lift tego modelu, poprzednie z pierwszego to 2006 i 2008-2009 rocznik. Tutaj Jaguar robiony jest na płycie z Astona Martina DB7, czyli takiej angielskiej, legendarnej kuźni motoryzacyjnej, jaką pamiętamy chociażby z filmów Jamesa Bonda. Jednostka wolno ssąca była robiona w dwóch wersjach nadwoziowych, kupejka i kabriolet. Tutaj oczywiście mamy w obsłudze kupeję na dzisiaj z napędem na tył o mocy 385 koni mechanicznych. Wolno ssący angielski V8, znany chociażby chyba nawet z Fordu Mustangów, z Jaguarów w poprzedniej wersji XK, F-Type w późniejszych wersjach, dalej motor był kontynuowany. F-Type też, taka ciekawostka, to następca wersji XK. Miała być jako trójka od 2014 i 2016 roku, ale w 2013 powstał Jaguar F-Type, który już został kontynuowany. Model XK zapadł w niepamięć, odeszli od produkcji. Szkoda czy nie szkoda? Dajcie znać w komentarzu. Podchodzi Wam taki model i jakie są wrażenia, bo nam szczęka opada, widząc zawsze taki 5-litrowy piec V8, jeszcze w budzie w postaci Astona lub też takiego Jaguara. Niesamowite wrażenie z jazdy, niesamowite wrażenie nawet z wykonania tego samochodu. Mistrzostwo świata. Na nim około 12 tysięcy km. Tragedia. O, jaka kultura na warsztacie. Koszyczek jak na pomoc. Jakbyś chciał w góry jechać, to można filtr powietrza wsadzić, a można też walić coś narzędziami. Samochód ten, który mamy na warsztacie, został zakupiony przez właściciela od Dominika z autniszowych.pl. Auta niszowe, sprawdźcie kanał Dominika, twórczość Dominika. Jego komis samochodowy mieści się w Radwanicach pod Wrocławiem. Dominik był właścicielem pierwszym tego pojazdu. Z zawieszenia i z tego co widzieliście na filmie widać, że był to strasznie, jest do dzisiaj zadbany egzemplarz. Właściciel, który nabył ten pojazd, trafił bardzo dobrze, też jest klientem zdecydowanym i świadomym, także mam nadzieję, że Jaguar pojeździ jeszcze dużo, dużo lat i będzie spełniał swoją rolę takiego turbo mega kota na czterech kołach z napędem na tył. Dziękuję Wam za obecność, mam nadzieję, że ten odcinek pokazał Wam coś nowego, może chcieliście się czegoś dowiedzieć, a nam udało się to wyjaśnić. Zostawcie subskrypcję, jeśli jeszcze jej nie ma, dajcie coś w komentarzu, rozwiążmy jakąś dyskusję, bo dyskusja w świecie motoryzacji to chyba chleb powszedni i najważniejszy temat, jaki może być. Trzymajcie się i do następnego.